Cześć. Jestem Patryk i będę miał przyjemność dzisiaj prowadzić wam Dark Heresy, drugą edycję. Ze mną po mojej lewej jest Nika. Marek po mojej prawej i na wprost mnie mamy Macieja. Marek i Nika są naszymi gospodarzami, że tak powiem, prowadzącymi podcast Rzucaj, nie gadaj, więc dzięki wam bardzo. No właśnie. Się czerwienie! No, to już nie pierwszy raz mówię o Dark Heresy. Mam nadzieję, że to pomoże, bo system przeżywa mały renesans. Dzieje się wokół niego coraz więcej, wychodzą kolejne dodatki i to stwierdziliśmy, czemu nie zagrać. Zobaczyć, czym to się je. Czy to nie tak, że nie gramy? Wiesz, Batu, to tak zawsze, jakbyśmy nie grali. Przez dobre kilka miesięcy już nie grałem, ale to wina innych systemów. To wszystko jest wina. Znaczy, ja nie grałam, bardzo dawno temu grałam, więc bardzo się cieszę, że akurat z tobą będę miała okazję. Ja grałem raz u Marka. Ekstra, no bo tam. Dzisiaj... Ale to był... ja dzisiaj... To była niezwykła sesja. Dzisiaj na Facebooku... Mało Derek Henry. Pamiętaj, każdy moment jest dobry, żeby umrzeć za Imperatora. Nie, to tak. Ważne, że znacie podstawy, czyli umierać za Imperatora tak i jest. Umierać dla Imperatora. No bo o co chodzi w Warhammerze 40 tysięcy? To mroczna, straszliwa przyszłość, gdzie świat jest pogrążony w wiecznej wojnie. Ludzkość na krawędzi wyginięcia, chociaż opanowała całą znaną sobie galaktykę, toczy nieustanne boje z różnymi rasami obcych, z wewnętrznymi, zewnętrznymi wrogami oraz wszelkiego rodzaju demonami, jakie można sobie wyobrazić. Na barykadach, na pierwszej linii ognia stoją dzielni gwardziści imperialni i genetycznie zmodyfikowani, znani jako sztandarowi chłopcy tego systemu, kosmiczni Marines. To oni są tą ostatnią linią obrony, która sprawia, że jeszcze ten kolos na glinianych nogach, jakim jest Imperium, trzyma się, a nawet czasem odpowiada. Jednak nie każdego wroga da się zabić celnym ogniem z różnicy laserowej, nie każdego da się pociąć mieczem łańcuchowym albo zniszczyć bombardowaniem planetarnym. Są tacy wrogowie, którzy kryją się w pokoju obok. Są tacy, którzy siedzą z tobą w jednym pokoju, uśmiechają się do ciebie, ale pod stołem, czasem jeszcze nieświadomie, knują i oddają się mrocznym potęgom i swoim złym, występnym myślom. No i tak witam w świecie Dark Heresy, gdzie nasi bohaterowie grają akolitami Inkwizycji, organizacji, której zadaniem jest pilnowanie porządku w Imperium, śledzenie wszelkiego rodzaju herezji, szukaniem zła i występku nie tylko w czynach, ale nawet i w myślach obywateli tego wspaniałego Imperium. Inkwizytorzy to istoty o niemal nieograniczonej władzy, a ich akolici tylko troszkę im ustępują. Rozsiani po wszystkich planetach galaktyki, po każdym polu bitwy, po każdym wielkim mieście kopcu, czekają na rozkazy albo wypełniają sobie tylko znane misje w poszukiwaniu herezji i zdrady. No i mamy tutaj takich trzech akolitów. Mhm. To powiedzcie nam coś o sobie. Zacznijmy od kobiety. Od kobiety, dobrze. To jednym z akolitów, którzy dzisiaj pojawią się na sesji, jest Clara Schmidt. Jest to około 27-letnia kobieta. Bardzo wysoka, muskularna, o prężnym skoku i mocnej pięści. Twarz ma taką podziebaną jakimiś, nie wiem, bliznami po ospie albo czym innym, co albo musiała. Albo zbyt blisko wybuchającym granacie. Albo. Na pewno mutacja, trzeba spalić. W związku z czym, no na pewno nie robi najlepszego wrażenia pierwszego. Jednak, kiedy trzeba kogoś zastraszyć, jest akurat. Maciej? Ja gram dzisiaj psionikiem o imieniu Julius Grimor. Psionikiem. Będącym drobną, tego drobną postacią, niemal zawsze kryjącą się za
metalową maską, której charakterystyczne elementy są dwa świecące wizjery, zawsze pulsujące na czerwono w ciemnościach. Mm-hmm. To chyba kolej na ciebie, Marku. Tak, ja dzisiaj gram Tuktanem. Jednak nikt tak naprawdę nie używa jego imienia. Wszyscy na niego mówią rozbiegane oko. Otóż został nadjedzone jego oko przez szczura, gdy mieszkał w jednym z wielkich habitatów. I od tego też wzięło się jego przezwisko, których właściwie większość osób używa. Ze względu na to, że gdy patrzy na kogoś, jedno oko przeważnie mu ucieka. Przez to nie jest zbyt piękny. Jest aktualnie śledczym. Dla imperatora każdy jest piękny. Tak sobie to powtarza. Wewnętrznie. Wszyscy umieramy tak samo. Dobra, mam nadzieję, że poznamy was trochę lepiej w trakcie naszej przygody. Jeszcze imię swoje. Julius. Julius, widzicie, ja to źle zapisałem. No właśnie, stąd. Możesz mówić mi gini. Dobrze. Mało kto rozmawia z psionikami. No właśnie. Więc to niesamowite, że masz dwójkę przyjaciół. Brawo. Brawo ty. 6 miesięcy. Tyle. Tyle się znamy. Tyle trwa wasza misja w kopcu Desoleum. Mhm. W praktycznie nieskończonym morzu ludzi, ludzkich dusz i herezji skrywającej się gdzieś tutaj. Ty, nasz oczko, najdłużej pracujesz z Lordem Inkwizytorem Adamem Skorzą, który wysłał was na tą misję. Jako jedyny miałeś okazję go poznać i jako jedyny widziałeś wszystkie okropieństwa, jakie ma do zaoferowania ta praca. Twoi towarzysze, chociaż nie mniej obeznani w swoim fachu, nie są tak doświadczeni i bardzo często masz do nich słabość i ukrywasz przed nimi to, co jest to najgorsze w tej pracy. 6 miesięcy, jak wspomniałem, trwa wasze śledztwo. Przysłano was tutaj w celu odnalezienia i rozpracowania szajki, która handluje tajemniczymi i okropnymi artefaktami, mającymi związek nieraz i nie dwa z dziwnymi zgonami. Podejrzewacie, że te artefakty pochodzą z różnych dziwnych wykopalisk, z przemytu z światów pochłoniętych przez chaos, albo czegoś jeszcze gorszego. Niestety 6 miesięcy pracy operacyjnej, przekupstwa, handlowania informacjami, proszenia, wybijania siłą z zakrwawionych ust waszych rozmówców nie dało nic. Dalej krążycie w kółko, wtapiając się w tłum i próbując przeniknąć do każdej grupy społecznej. Zdobyliście mnóstwo znajomości, ale albo nikt nie chce powiedzieć, skąd biorą się te dziwne rzeczy, a ci, którzy mogli coś powiedzieć, już nie żyją. Czy to tak bardzo przerażające? Trudno powiedzieć. Jednak teraz, 4. dnia cyklu, ty stoisz i patrzysz na małe urządzonko, z którego przed chwilą wyłaniał się holograficzny obraz. Stoisz wpatrzony w nie od minuty, chociaż obraz i dźwięk, który się wydobywał już dawno temu, przebrzmiał. Teraz tylko usłyszałeś trzask i zobaczyłeś dym wydobywający się z urządzenia holograficznego, będący jasną informacją, że wszystkie dane, które były tam zawarte, zostały zniszczone. Wiadomość od Lorda Inkwizytora była krótka i zwięzła. On jakimiś swoimi sposobami dotarł do informacji, kto może być w posiadaniu jakiegoś artefaktu. I to jest wasz jedyny trop, jaki macie. Lance Gullion. Jeden ze szlachciców z wysokiego szczytu kopca, bo kopce podzielone na strefy od najwyższej do najniższej, dzielą się też społecznie.
od dłuższego czasu zachowuje się w bardzo dziwny sposób, co pasuje do modus operandi ludzi, którzy są skrzywdzeni przez niektóre artefakty. Przyjmujesz do siebie tą wiadomość i trawisz to powoli. Odłożyłeś na stół talerz z papką proteinową, którą jadłeś i dalej wpatrzony w to palące się powoli urządzenie holograficzne, wystukujesz informacje na komunikatorze do swoich dwóch kompanów. Wysłałeś im miejsce, w którym macie się spotkać, żeby wprowadzić ich w informacje, jakie otrzymałeś od Lorda Inkwizytora. Sprawdziłeś, czy masz przy sobie broń, klucze od mieszkania, dopiłeś swój napój, zamknąłeś drzwi i ruszyłeś w tłum ludzi. Wy tak ja samo. Woda. Pracując w sobie tylko znanych przykrywkach i na różnych poziomach tego olbrzymiego kopca, dostaliście informacje na zaszyfrowanym kanale, na swoje komunikatory służące tylko do użytku wewnętrznego dla waszej trójki. Wiadomość była zwięzła, jak większość informacji, które sobie przesyłacie. Nastąpił przełom. Macie się spotkać w wyznaczonym miejscu, w wyznaczonym czasie. Porzucacie niedojedzone kawałki jedzenia, odprawiacie swoich rozmówców, czy zbywacie uwiedzonych przed chwilą kochanków, aby ubrać płaszcz, buty i zebrać się do drogi. 3 godziny później wszyscy spotykacie się na jednym z miejsc, w których bardzo często się spotykaliście. To taka wielka, napowietrzna kładka łącząca 2 ogromne budynki. Wyłączona z użytku i oblegana tylko przez bezdomnych albo narkomanów, teraz całkowicie pusta. Gdzieś obok was przelatują cały czas taksówki powietrzne i inne służące do osobistego transportu pojazdy. Wiatr straszliwie wyje. Wasz tuktan czeka na was, już trzymając dłonie oparte o poręcz tej balustrady. Można zobaczyć, że jest może zaniepokojony albo zafrasowany. Jego twarz właściwie ciężko czytywać emocje, bo oczy, jak to się mówi, przeważnie są zwierciadłem duszy. U niego jest tylko połowa zwierciadła. Drugie oko działa tak, jak chce. Ale rzeczywiście widzicie, że ciężko wzdycha. Ciężki czarny płaszcz, który zawsze nosi na sobie, ma szczelnie zawinięty, żeby wiatr nie wdarł się tam, gdzie nie powinien. Kiwam wam głową na przywitanie. Jakie wieści? Kara poprawia swoją kurtę. Właśnie, jakieś nowe wiadomości? Musimy udać się do Lansa Guliana. On jest właściwie jedynym rozsądnym tropem, który nie skończy się w jakiejś kolejnej knajpie czy dziwnym habitacie. Gdzieś słyszałem to imię. Jakiś szlachcic. Tak. To szlachcic. Jeden z zamieszkujących wyższe części Dozoleum. Jednak warto tam pójść pod jakąś konkretną przykrywką. Nie wiem, czy warto jest ujawniać już w tym momencie, jaki jest prawdziwy cel wizyty. No tak, ale jeżeli to jakieś paniszcze, to czy on przyjmie byle kogo? Nas przyjmie, no ale jeżeli nie przyjdziemy jako my... To urząd kontroli pobliskiego portu. Z pewnością kupić. Tacy ludzie jako długo nie wytrzymają bez nowych rzeczy. Bez pokazywania tego, dlaczego są na szczycie, a nie na dole. Wręczam im odznaki urzędu portu planetarnego, który zajmuje się właśnie redystrybucją rzeczy, które trafiają tutaj w kontenerach. Okej. Zabieram sobie, nie wiem, czy na szyi, czy przy pasie. Adam? Dlaczego wybrałeś mi imię Adam? A dlaczego nie? Co ci nie pasuje? Imię jak każde inne.
Chciałem dać ci Lius, ale chyba takiego imienia nie ma. Jestem Uk. Ja myślę, że to się może przyjąć. Dobrze. Mało kto będzie pytał o imiona urzędników i biurokratów. Precedensów, zasad i niezbędnych przepisów narosła tak bardzo, że nikt już nie potrafi się w tym odnaleźć. I najprostszym wyjściem jest zapłacić, się zgodzić, niż przy 3 następne pokolenia wynajmować prawników i obarczyć swoich prawnuków walką z urzędem celnym chociażby. Chciałbym jeszcze po drodze gdzieś tam, zanim się udamy na miejsce, zahaczyć jakieś urzędum administratum, by wydobyć jakieś pergaminy zapisane. Mogą być to zwykłe zapiski binarne, dla mnie to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebym miał dużo papieru. Nie ma z tym żadnego problemu. Przez długi czas początkowego śledztwa zbieraliście podstawowe informacje na temat tego, kto tu zmarł w dziwny sposób, kto ze szlachty, która najczęściej interesuje się takimi rzeczami, popadł w szaleństwo albo zachowuje się dziwnie. Więc doskonale znają was w archiwach, które spoczywają na niektórych piętrach. Wykorzystaliście taksówkę powietrzną, żeby przylecieć w odpowiednie miejsce i kiedy pieniądze przeszły z ręki do ręki, wy wyszliście z odpowiednią ilością całkiem bezsensownych dokumentów, w miarę uwiarygodniających waszą przykrywkę. Jeszcze tam przebijam kilka pieczątek w miejscach, by utrudniło odczytanie czegokolwiek. Mhm. I ruszamy w kierunku dokumenty zapisywane poziomu, na który zamieszkuje Lans. W wysoki, niski gotyk i mało kto zna ich nią. Dotarcie do wyższych poziomów kopca zajmuje troszeczkę czasu. Za każdym razem jest to niesamowita podróż. Nawet wy, obeznani w świecie i widzący wiele rzeczy, wyglądacie przez otwarte okna, przejścia pomiędzy budynkami są całe zatłoczone ludźmi, którzy śpieszą albo ze swojej zmiany, albo na kolejną zmianę, albo na krótki odpoczynek, który przeznaczą albo na sen, albo na pijaństwo, żeby za kilka godzin znowu wrócić do pracy ku chwale Imperium. Gdzieniegdzie widzicie jakieś zamieszki brutalnie tłumione przez miejscową policję. Te nieprzebrane tłumy ludzi czasem wydają się przerażające na tak małej przestrzeni. Równie wiele jest tutaj... O, ktoś spadł. To łap! Równie wiele transportu powietrznego dla osób, które na to stać, i publicznego. Tramwaj szynowych, tak zwanej magnetycznej kolei, która przewozi Zdynia, zniszczona przez jakieś starożytne, przez nikogo niepamiętane wojny. Ale te widoki to domena plebsu. Nie to, co może jeszcze nie sam szczyt, ale jego już bardzo bliskie tereny, gdzie bez problemu znaleźliście drogę do domu Lansa Guliana. Teraz to, chociaż to bardzo wysoko i masz nam odnieść wrażenie, że jeszcze parę piętr wyżej dotknęlibyście chmur, tych pięknych, czarnych, pełnych smogu, zasłaniających całe niebo chmur. Prawie da się oddychać. Psy nieco oddychają? Śmiercią? Tutaj piękne chodniki. Ładne, zadbane domy ustępują miejsca tylko kilku bardziej obszarpanym, zaniedbanym, tych, których rodziny popadły w niełaskę. Nie ma tu już takich tłumów ludzi, wszędzie widać ewentualnie sługi, które śpieszą ze sprawunkami. Popytaliście kilku osób i z dziwną niepewnością, czy na pewno chcecie iść w tamtą stronę, pokierowano was gdzieś głębiej w ulicę. Ludzie byli zdziwieni. Kilka osób, które podpytaliście o drogę, wyraziło wątpliwość, czy na pewno chcecie odwiedzić tego szaleńca.
szaleniec. Brzmi obiecująco. Możecie wykonać test plotkowania. Mm. Plotkowanie. Obłąda. Mm-hmm. Nie. Tuk stwierdził, tak, że... Zakładając swoje okulary, podpatała jednego, drugiego, trzeciego człowieka. Szaleniec. Dlaczego? Sługi były zadowolone, że ktoś się nimi interesuje. Jeden bardziej rozgadany opowiedział. Od miesięcy pani nie wychodzi. Nikt go nie widział. Podobno jeździ tylko i wyłącznie czarną autokarocą z zasłoniętymi szybami. Nikt nie widział go. Niektórzy mówią, że został straszliwie okaleczony i żadna cybernetyka nie jest w stanie go uratować, ale inni mówią, że jest z nim jeszcze gorzej, że oszalał całkowicie. Bo, ach, trudno mi powiedzieć, czas tak szybko leci, może z pół roku? Pół roku? Może więcej? Po czym odchodzi? Lekarz poprawił swoje pakunki, ruszył w sobie tylko znanym celu. Dzielę się informacją. No, jak pół roku albo dłużej, to rzeczywiście pasuje do naszej sytuacji. Zobaczymy, czy żyje. Prawda. Łuk ma cały czas wszystko na oku. Mhm. Jednym albo drugim. Mhm. Albo tak wygląda tylko, że ma wszystko na oku. Ciężko powiedzieć. Łuk. Oko ci się zabrudziło. To źrenice. Kiedy idziecie uliczkami, kierowani wskazówkami ludzi, już z oddali widzicie, że posiadłość Lansa Guliana miała za sobą lepsze czasy. Nieodświeżona, zniszczona przez pogodę, a pogoda w kopcach jest niezwykle kapryśna i nigdy nie jest sprzyjająca. Pełne brudnych okien, a gdzieniegdzie nawet ziejących dziur. Chociaż to pokaźnych rozmiarów domostwo przywołujące gdzieś w pamięci holofilmy pokazujące szlachtę z ładnych, spokojnych planet, to tutaj nieprzestrzeżony trawnik, otwarte wrota, niestrzeżone przez nikogo, dawno wyłączone kamery, co widać po odłączonych kablach, sprawiają, że macie wrażenie, że dawno temu ktoś już zaprzestał interesowania się tym, co tutaj się... Na początku napotkało was tylko echo, tak jakby naprawdę dawno nikt tu nie pukał. Ja się rozglądam. Czy ewentualnie ktoś nas obserwuje, czy są tu jakieś sługi, nasłuchuje? Nie, chociaż jak dobrze się przysłuchałaś, to na pewno ktoś tu jest. Są takie normalne odgłosy domu. Da się wyłowić odgłos stukania naczyń. Powiedziałabyś, że słyszysz nawet coś jak pieczenie może, chodzący piekarnik. W takim razie walę mocniej. Tak, tak, ktoś jest. Usłyszeliście kroki, pewne i zdecydowane. W końcu drzwi uchyliły się. Przed wami pokazał się starszy, na pewno major domus albo sługa domu, taki o poważniejszym stanowisku. Mhm. Ubrany w pomięty, ale nadal elegancki frak. Mhm. Starszy, łysiejący na czubku głowy pan, spojrzał na was niepewnie. Witamy w dworze Hesentans. Jak mogę służyć? Do Lansa Guliana. Zapraszam do środka. Otworzył szerzej drzwi i wprowadził was do ładnego i już o wiele bardziej zadbanego holu. W klatce po lewej stronie, tuż obok pięknej szyby, dwa mechaniczne słowiki wygrywają piękną nutę. Znaną gdzieś dla osób obytych z najnowszymi operowymi ariami. Obok są wielkie, wyściełane dywanem schody prowadzące na piętro, a na piętrze
wręcz jak naprawdę w kryminalnych opowieściach, za kapior. Mężczyzna przypatrujący się wam z góry, z założonymi ręka na rękę dłońmi i nie kryjący się z tym, że jest uzbrojony i gotowy do użycia tej broni. A w co jest uzbrojony? W strzelbę, która jest widoczna, to krótszy model strzelby, takiej właśnie użytecznej do walki na krótkim dystansie i w zamkniętej przestrzeni. Ale dalibyście głowę, że pod jego ubraniem, solidną wojskową kurtką, na pewno jest ukryte coś jeszcze. Obserwuję was tylko. W tym czasie majordomus rozłożył ręce. W jakiej sprawie państwo? Czyli byli państwo umówieni? Czy coś się stało? No, wyciągam mu odznakę z tej portu centralnego. Do pana Lansa umówieni. Czeka na niego przesyłka. Mam wszelkie upoważnienia od pana Lansa związane z tym, że pan Lans jest niebywale chory. Od dłuższego czasu nie może rozmawiać, ani jego choroba nie pozwala mu na nadzorowanie osobiste nad swoimi interesami. Zapraszam do kuchni. A moglibyśmy zobaczyć to upoważnienie? Oczywiście. Naleję państwu czegoś do picia, jeżeli nie, chcą państwo się poczęstować jedzeniem. No, ale wygląda tak, że mi wyrzucam tą stertę dokumentów. Nie widzę w tym większego problemu. Mężczyzna na piętrze, co nie umknęło wam, uśmiechnął się, podparł się tak, wzruszył ramionami i tylko obserwuje, co się dzieje. Z różnych zakątków, bo z tego holu, w którym stoicie, prowadzą jeszcze trzy pary drzwi w różne miejsca. Widzicie, jak uchylają się, ktoś podgląda, a ty, Juliusie, wręcz czujesz wewnętrznie, że ktoś nasłuchuje, że ktoś sprawdza, co tu się dzieje. Chociaż macie pewność, że to tylko ciekawska służba. Trochę zbity z tropu majordomus zadrobił nóżkami, spojrzał na te dokumenty, podniósł jeden losowy, przebiegł po nim wzrokiem, ale nie zauważyliście, żeby cokolwiek zrozumiał z tego, co tam jest napisane. Ale potrzebujemy czasu, nie można tak, nie było żadnych pism, zawiadomień. No to jak nie było? A to co leży? To co to jest? Ale my ich nie dostaliśmy. Opadł na jedno kolano i zaczął przeglądać. Co, czerwoczaszki tu nie dolatują? Nikt, na pewno nie. To sprawdźmy może na kamerach, jestem przekonany, że dolatują. Ale nic nie podpisywaliśmy, nie mamy potwierdzeń. Jak nie? Może... Mamy przyjść tu z podpisami? Może my stawimy się w kapitanacie. No czas minął na stawienie się. Dlatego tu jesteśmy. A dostał! Ale przecież to tylko... Zamawialiśmy tylko wino i jedzenie. Nie zamawialiśmy dużo więcej. Wie pan, czym przylatuje wino? Z urzędnikami. Mężczyzna jest coraz bardziej niepewny. No tak, ale płaciliśmy wszystko w czasie. Podatki też przecież rozliczaliśmy. Znaczy, myśli pan, żebyśmy przyszli tutaj po podatki? Opłaty celne. Lara, on... Ostatnie 3 lata. On chyba nie wie, o co chodzi. Ewidentnie. Nie przekazał pan Lans? Pan Lans nie do końca był... 7 miesięcy temu rozmawiał i założył pewną deklarację. Jeżeli chce je pan podtrzymać, poprosimy o podpis. W innym przypadku będziemy musieli wszcząć egzekucję. I to z dużymi kosztami. Kosztami jak kosztami, ale ilość rzeczy, którą trzeba będzie zrobić, sprawdzić. Może wszcząć kolejne postępowanie. Rzućcie na przekonywanie. Mężczyzna jest ewidentnie struchlały, niepewny i chyba jego pełnomocnictwa opierały się raczej na odsyłaniu ludzi niż na załatwianiu poważnych spraw. 12.
Ile to stopni sukcesu, licząc pełne dziesiątki do twojej ogłada statystyki? 2. Okej. Okay. Majordomus złamał się. Widzieliście to nieraz. Częściej w troszeczkę gorszych okolicznościach, jak mała kwadratowa sala z dwoma krzesłami i kilkoma narzędziami tortur. Ale ludzie łamią się w różnych momentach, tak jak on teraz. Słuchajcie, nie dam rady. No. Ale co nie dasz rady? Pan Lance nie jest... Może załatwimy to inaczej. Pan Lance ani ja no nie jesteśmy w stanie tego załatwić. Może... Ale jak nie jesteście w stanie tego załatwić? To są dwa rozwiązania. Rozejrzał się po bokach, wiedząc doskonale, że wszyscy go podsłuchują. Są dwa rozwiązania. Albo pan prowadzi nas do pana Lance'a i sprawa być może poczeka jeszcze kilka miesięcy. Mam fundusz na takie rzeczy. Specjalny fundusz, który mógł... Albo wstrzymać... sprawę przekażemy dalej do osób, które nie są zainteresowane takimi funduszami. Tylko nie do sędziów, nie do arbitres. Nie, na pewno nie. Ten fundusz jest olbrzymi, na pewno jesteśmy... Ale tu nie chodzi o fundusz. Pan nas chyba nie rozumie. Chyba nie. Nie daćmy rady wstrzymać tego chociażby na kilka dni. Aż pan Lance dojdzie do siebie. On ma takie momenty, kiedy się przebudza. Oczywiście. Ale musimy zobaczyć, czy żyje. Dostaliśmy informację, że 2 tygodnie temu zmarł. Nie, jeżeli zmarł... Jest żywy, mogę to udowodnić, oczywiście. To tylko... proszę nas prowadzić. Wtedy cały dom przeszył przerażający krzyk. Krzyk bólu, nienawiści, strachu i udręki. Zareagowaliście w sekundę wyuczonymi ruchami. Tak samo jak zareagował mężczyzna, ten ochroniarz, który był na półpiętrze, bo kiedy wy zrobiliście pierwszy krok, on również zrobił krok gdzieś w głąb korytarza, bo stamtąd rozległ się ten straszliwy krzyk. Ja właściwie chcę przesunąć do tego majordomusa i biec w stronę tego krzyku. Nie jest to problemem, żeby go przesunąć. Dał się odsunąć. Długimi susami, tak, biegniemy. Ja się trzymam bardziej z tyłu. Trzymasz się z tyłu i masz wszystko na oku. I tym wewnętrznym, i tym zewnętrznym. Bo tak tylko można powiedzieć o psionikach. Chociaż byliście tylko 2 kroki za ochroniarzem, to ciche przekleństwo na tron. I kiedy wbiegliście, zauważyliście niechybnie Lance'a Gulliana, klęczącego w kałuży własnej krwi, przyciskającego ręce do twarzy, przez które przelewa się krew. Na głowie ma perukę, taką siwiutką z wielkimi lokami spływającymi na boki, całkowicie zabrudzoną. Zresztą tak jak on cały wygląda, jak szaleniec, który od miesięcy nie zmieniał ubrań. Jego pokój też jest cały w nieładzie, ale chyba największą uwagę przykuły 2 rzeczy. To nóż do papieru, który leży tuż pod jego rękoma i 2 małe białe kulki, troszeczkę na prawo od zakrwawionego Lance'a. Jego oczy. Wije się straszliwie, jego ochroniarz podbiegł do niego. Rozglądam się, czy oprócz Lance'a i ochroniarza, czy to jest wszystko, co jest w tym pokoju? Tak, to typowy gabinet. Z zasłoniętą czarną kotarą, oknem zasłoniętym czarną kotarą. Bardzo dużą biblioteczką. Po 2 stronach pomieszczenia stoją 2 wielkie biblioteczki. Pokój jest bardzo mały. Wasza trójka i ich 2 to już tłok, a za wami wpakował się też majordomus. A na korytarzu momentalnie pojawiło się z 5 innych osób służby. I szepty zagłuszyły wszystkie, całe skupienie. Nie żyje? Nie żyje? Co z nami będzie? Co z nami będzie? Wszędzie palą się świeczki. Tak jakby nie chciał używać prądu. Po pokoju porozrzucane są papieżyska wszędzie. Ściany porysowane są dziwnymi
jakimiś inskrypcjami, znakami, ale nie kojarzącymi się jednoznacznie z czymkolwiek. Papiery są też zapisane wieloma rzeczami, ale teraz nie macie chwili, żeby na nie zerknąć. Czy on coś wykrzykuje, czy po prostu wyje? Na razie wyje tylko. I trudno wam określić, czy jest to teraz już po tym, jak przeszedł pierwszy ból, wycie bólu, czy ulgi? Że patrzysz na Mertumusa? Co się dzieje? Chyba nie jest w stanie wydobyć z siebie więcej. Z kolei... Ktoś w tym drugim może rzędzie jest taki, który nie jest aż tak zszokowany? Tak. No, biorę go od razu. Ochroniarz próbuje ratować swojego pana najwyraźniej, ale albo to wycieńczenie organizmu, albo rany zadane samemu sobie najwyraźniej były tak straszne, bo widzicie, jak z pana Lansa ucieka życie. Bredzi coś jeszcze. Podejdę do niego, udając, że chcę zobaczyć, w jakim jest stanie pomóc strażnikowi, ale tak naprawdę chcę sięgnąć do jego umysłu. Może coś może coś z niego wyciągnę. Chcesz jeszcze wykorzystać jakąś umiejętność? Zdolności specjalne. Masz jakieś zaklęcia z tego, co kojarzę? Pięcie kontaktowe. Kontakt telepatyczny. Zakładki. Słuchajcie, najlepsze rzeczy. Zwłaszcza w tak grubej księdze. Opowiedz nam, co tam musisz rzucić. 213 strona. To, tutaj. Wymagają siła woli. Odczytywanie myśli. Okej. Okay. Więc przyklęknąłeś przed nim i pod pretekstem odgarnięcia włosów i wykorzystania zamieszania dotknąłeś jego głowy. Wystarczy, że zdasz test skupienia mocy, czyli na siłę woli, przeciwstawny test, wymagający, czyli minus 10 do twojego testu. Siła woli, skupienie, czyli gdzieś tam tutaj jest... Mam pchnięcie, modyfikację, wygląd włosowy, skupienie mocy plus 10. I tak jakby rzucał normalnie. Tak, jakbyś rzucał po prostu na swoją siłę woli. Mam 3 poziomy sukcesu. Wow. Nieźle. To zdecydowanie więcej niż Lans, który również prawie zdał test, ale nie w jego obecnym stanie. Jego myśli to szalona... galopada szaleństwa, że wykorzystam takie powtórzenie. Nie jesteś pewien, o co mu chodzi. Pierwsze, co przebija się, to nareszcie jestem wolny. To taka najbardziej powierzchowna myśl. Już nie zobaczę więcej tych okropieństw. Już nigdy więcej. Potem wszystko, co innego i głębszego jest zbyt szalone i wiesz, że jako psionik nie możesz się zbytnio w to zagłębiać. Ten mężczyzna na pewno był chory psychicznie, już dawno temu odpłynął w odmęty swojego szaleństwa, bo w jego głowie pojawiają się obrazy dzikich planet z szalonymi barwami, niebem koloru różu i morzami koloru czerwieni, z dziwnymi istotami, które tańczą tam wokół ognisk, z szalonymi orgiami, a potem z przyjemnymi rozmowami przyjaciół, z bardzo miłymi spotkaniami przy stole, kiedy jecie i rozmawiacie. Kiedy dałeś się wciągnąć jednak w te myśli, nasłuchiwałeś i oglądałeś ich, to rzuć test siły woli. Test siły woli. 3 poziomy sukcesów. Otrząsnąłeś się i... przypomniałeś sobie, że nie jesteś tu po to, żeby oglądać jego wizje, które w pewnym momencie zaczynały być już twoimi wizjami, tylko zdobyć konkretne informacje. Co chciałbyś wiedzieć? Co chciałbyś wyłuskać z tego szaleństwa? Dwie rzeczy chciałbym uzyskać. Pierwsze, być może jakieś źródło jego ostatniej zapaści, a drugie, skoro mieliśmy sugestię od inkwizytora, że
tego, że mógł zakupić jakieś broszne artefakty, to od kogo je zakupił? Czy też jak je zdobył? Zobaczyłeś wizję jakiegoś budynku, lokalu, urzędu. Nie potrafisz określić, czy to dom, czy coś innego, ale masz szyld, taki starodawny, na metalu imitującym drewno. W nim jest koło, a w środku ma wykrzywioną w krzyku twarz. W głowie pojawiła ci się nazwa Wrzeszczące Koło. Zobaczyłeś też jakiegoś, może nie bardzo młodego, ale młodszego albo wydającego się młodym człowieka, ogolonego po bokach z irokezem na środku tylko, o patrycjuszowskich rysach twarzy, który wchodzi do tego lokalu. Musi zdać kolejny test siły woli z karą minus 10, żeby dowiedzieć czegoś jeszcze. Teraz na pewno się nie uda. Ale udało się. Bez poziomu sukcesu, ale się udało. Jak podążyłeś za jego myślami jak za nicią i połączyłeś to wrzeszczące koło razem z tym przystojnym, młodym, bardzo bladym chłopakiem i poczułeś naglącą potrzebę spotkania się z nim. Wiesz, że to nie twoje uczucia, tylko Lansa, ale obiecałeś mu, że się spotkacie. Wiesz, że on na ciebie czeka, że miałeś coś załatwić i że musisz tam ruszyć. Chcesz utrzymywać dalej ten kontakt? Chciałbym jeszcze, może uda mi się tego, może udać mi się w tych jego Lans wizjach. Lans dostał drgawek, ale jego ochroniarz go reanimuje. Widzę tylko, że Lans dostaje drgawki. Od razu staram się odciągnąć Juliusa. Tuktan delikatnie patrzę na niego, że to czy to przypadkiem nie on powodował te drgawki. To się zdarzało na początku waszej znajomości. To się często zdarza. Pamiętaj. Nie ty decydujesz, kiedy kto odchodzi. Reanimacja trwa, ale jego umysł dalej jest otwarty. Tak tego do niego tego szepczę. Kupczę, już mam prawie wszystkie informacje. On sam umiera. Zaraz zejdzie zupełnie. Przy takich rzutach na wytrzymałość jest duża szansa, że zaraz umrze. Próbuję sięgnąć jeszcze tego ostatni raz, żeby wyciągnąć informację o jakichś artefaktach, które zdobył. Coś, co ma blisko siebie. To rzuć test na siłę woli. Nie lubię tak dużo testów, ale... No nie, teraz to już na pewno nie. To pewnie przez to, że tuk jednak... Dopisz sobie 6 punktów obłędu za obcowanie ze śmiercią, taką bardzo bliską. Wiesz, każdego psionika uczą, że trzeba unikać czegoś takiego i że to straszliwa rzecz. Szalony umysł, pogrążający się we śmierci, odchodzący, jego własne demony pożerające go. Zaryzykowałeś i opłaciło się, chociaż przypłaciłeś to okropnym bólem w głowie i wizjami, które przez na pewno najbliższy czas będą gonić cię we snach. Wszystkie kwadraty tworzą koło. Wszystkie kwadraty tworzą koło. I w momencie, w którym to się wszystko działo, a Tukan zrezygnował z tej jednej osoby, którą gdzieś tam wyłuskał w tłumie, Klara postanawia zaryzykować, skoro jej kompanii tak dobrze sobie radzą. Tkwią przy wciąż jeszcze drgających zwłokach albo żyjącym człowieku. Tak jest. Musiałabym uderzyć, żeby zobaczyć. Więc ona pozwala sobie zagarnąć jedną z tych takich mniej zdziwionych osób. Przybiera bardzo poważny wyraz twarzy, odpowiedni do tej okazji. To młodzi ludzie. Tacy często zatrudniają się u szlachty, bo to dla nich szansa wyrwania się. Młoda dziewczyna. O krótko ściętych włosach, ale czysta i chyba chętna do rozmowy. Zwłaszcza, że pokazuje, błyskam odznaką. Z jej kieszeni też błyska złoty świecznik.
Rozumiem. To normalne tutaj? Takie akcje? W jej oczach zobaczyłaś strach, ale nie spuściła wzroku, spojrzała na ciebie. I schowała ręką tylko głębiej w fartuszek świecznik. Ja bardzo jasno spoglądam na to miejsce, żeby wiedziała, że zauważyłam. Jednak odrywam wzrok od tego działania, by spojrzeć jej prosto w oczy. Jest świadoma, ale jest też twardą kobietą. I zimną. Czego pani potrzebuje? Powiedziała... Tak jakby chciała dać ci do zrozumienia, że oboje czegoś potrzebujecie. Kiedy to się zaczęło? Dokładnie. 8 miesięcy temu, od kiedy zaczął interesować się innymi typami rozrywki niż kobiety do towarzystwa, albo chłopcy do towarzystwa, hazard i pojedynkowanie się. Czym konkretnie? Nielegalnymi rzeczami. Nie, i ścisza głos. My nie wiedzieliśmy, czy to na pewno prawda, ale coraz częściej pojawiali się u nas jacyś obcy ludzie. Coraz bardziej szemrane osoby. Na początku na pewno coś brał. Na pewno nienormalne narkotyki, bo te znam z racji urodzenia. To nie mógł być lotos, ani kwiat paproci. To musiałoby coś innego, coś o czym często mówi się na ulicach. Coś sproszkowane kości ksenos. Mówi jakby nie wiedziała o czym mówi i powiela plotki, że kości Eldarów wciągnięte do nosa. Ale faktycznie ludzie biorą dziwne rzeczy, a czasem są te narkotyki. Dziewczyna powtórzyła jeszcze parę znanych z opowieści nazw. Jednak chyba to mu nie starczyło. Potem zaczął zbierać rzeczy, ale wydawało się to niegroźne. Jakieś dziwne kawałki technologii, która nikomu do niczego nie służyła. Było to niegroźne, chociaż on wpadał w coraz większą swoje dodatkowe gabinety, ale... Wszystko zmieniło się, kiedy wdał się w konszlachty z gangiem bladych chłopców. Oni chyba mieli prawdziwe dojścia. Każdy ich tu zna. To młodociani szlachcice, którzy nie mieli żadnych szans w rodzinnych interesach i znaleźli sobie inne sposoby na rozrywkę. Kiedy zdobył to coś, tylko na Imperatora nie mów nikomu, że ja to ci powiedziałam. Nie chcę, żeby mnie znaleźli. Ten gang? Od którego kupił? Albo on spojrzała jasno na mężczyznę, który klęczy przy swoim byłym, bo chyba właśnie zmarł, panu. Ja zasłaniam ją trochę swoją osobą. Tą dziwną kulę? Widziałam ją tylko 2 razy, ale on do niej mówił. A potem, od kiedy pojawiła się w domu, zaczynał krzyczeć w nocy. Mieć te koszmarne sny. Wizje na jawie. Musieliśmy go pętać, wiązać. Musieliśmy czasem pilnować go, żeby nie zrobił sobie krzywdy. A on opowiadał nam te przerażające rzeczy. Historie jakby z innych światów. Wizje jakby z bajek, ale stworzonych przez chory umysł. No tak, tak, tak. Gdzie jest ta kula? Nie wiem. Zawsze nosił ją przy sobie. Przy sobie? Lans zmarł. Od razu wyciągam broń. Kieruję w kierunku tego, kto go reanimował. Ochroniarz chociaż... Widzisz w nim wprawnego wojownika. Zachował się bardzo... bardzo mądrze. Uniósł ręce do boku. Chyba wystarczająco tu krwi. Powiedział wcale nie zrażony twoją bronią, ale ostrożny. Julius. Tak. Kiwam głową, żeby odebrał mu broń. Wstaję, lekko chwiejnym... Halo, powiedział, cofając się pod ścianę i nie mając gdzie uciec.
cały jest w krwi, bo próbował ratować swojego pana. Nie wyglądacie na normalnych biurokratów, ale... A kto powiedział, że jesteśmy normalnymi biurokratami? Nie potrzebuję tutaj problemów. Ciężkie kroki zwiastują... Widzę, że zrobiłeś szlachcica. Podniósł rękę lewą. Odłożę broń. Dobrze? Spojrzał na ciebie, na ciebie. Nie. I tak, i teraz widzi Klarę, która rzeczywiście trzyma on swoją... On ją wyjmie. Podniósł ręce. Podchodzę do niego i tak, żeby reszta nie widziała, pokazuję mu swoją odznakę Adept Arbitrates. Mhm. To stara pamiątka, ale wielu przyjaciół jeszcze cię pamięta. Nie minęło tak wiele czasu, od kiedy zmieniliście swoje życia na troszeczkę inne. I chociaż w większości wypadków Inkwizycja wyrywa ludzi z domów, z rodzinnych planet i zabiera daleko, daleko, to czasem tak jest, że delegowali cię bardzo często, albo byłeś bardzo, bardzo zasłużonym członkiem swojej organizacji i masz po prostu znajomych wszędzie. I tak samo ty. Dezeleum cię zna. Prowadziłeś tu szkolenia ze szturmowania habitatów. Boże, jakie to były wspaniałe czasy. Imperator wam przyświecał. Ty i nadkomisarz Dredd. Niesamowite chwile. Pokazywaliście i to na żywym organizmie, jak opanowywać gangi, jak przypominać im to, że powinni kochać imperatora, a nie narkotyki. Ale rozkojarzyłem się. Widzisz, jak tu strzelasz, to boli bardziej. Pokazuję mu oznakę tak, żeby głową i nie odezwał się. Widzisz, problem jest taki, jak się nazywasz. Maksymilian Sauer. Widzisz, problem jest taki, że to nie ma znaczenia, bo właśnie zabiłeś szlachcicę. Wiesz, co to coś takiego ci grozi? Jest świadomy tego, jak działa imperialne prawo. Chyba nie jest głupim człowiekiem. Wiem, ale... Nie wiem, czy kogoś będzie interesowało twoje ale. Może was będzie interesowało to, co go zabiło. Już tak patrzę, rozglądam się. Może wasza uwaga... Kiwam głową, żeby zamknęli drzwi. Mhm. Jesteście wszyscy w środku. Wy i majordomus, ale... Siadam na jakimś krzesełku, sobie biorę... Majordomusa łatwo wyprowadziłaś. Siadam na krzesełku, dokładam nogę na nogę i o tą nogę kładę broń, którą od niego wziąłem od Strzelba dobrze Juliusa. Leży. To ładny kawał metalu. Ja zacznę sprawdzać tego szlachcica. Pokazuj. Powinien mieć kulę. Jeżeli mnie przekonasz, może okaże się, że cię tu nie było. Kulę też widziałeś. Tą kulę, o której... Mówi Klara, Lara, obecnie pod przykrywką. Widziałeś w swojej, a raczej jego przedśmiertnej wizji. Leży pod biblioteczką. Musiała mu wypaść, albo odrzucił ją, zanim dokonał tego straszliwego aktu okaleczenia. Wystarczy się schylić. Podchodzę i ją podnoszę. Idealnie okrągła, gładka kulka. Podniosłeś ją i... Nigdy nie widziałeś czegoś tak idealnego, a każda kula jest kwadratem. Max, rozkojarzyłeś się. Miałeś pokazać, co go zabiło. Wskazał palcem na kulę, którą właśnie wyciągnął spod szafki Julius. Co, próbujesz mi wmówić, że zabija go kula? To nie jest zwykła kula. Upuść się proszę na podłogę. Ciemność. Tak. Jest pod rękę, Klara. Jest całkowicie czarna i chociaż nic w niej nie ma niezwykłego, to on chyba coś w niej zobaczył. Podbiła ci rękę, a kula upadła. Jak kamień. Spadła na ziemię i nie poturlała się ani o kawałeczek. To nietypowe dla kuli. Jeżeli byście nie zauważyli. Chociaż ty. Uderzyła z takim brzdęknięciem, jakby ważyła troszeczkę więcej niż można by wnieść po kulce. Co to jest?
Kupił to od... Podnoszę ponownie. I chowam do sakwy. Gangu bladych chłopców. Nie wiem skąd to mieli, ale obiecali mu tego więcej. Od kiedy ją ma, zaczęło mu odbijać. Wynajął mnie nie po to, żeby bronić się przed innymi, ale chyba po to, żeby bronić się przed sobą samym. Gdzie są bladzi chłopcy? To gang ze szczytu. I wam też teraz, wiem, jak zaczął gdzie mówić... Gdzie są? Spotkał się z nimi... Tak pod tego... Tak mocno wrzeszczące koło. Powtórzyliście to jednocześnie. Kiedy z jego ust padło to też z ust Maksymiliana. Spotykali się w barze wrzeszczące koło. Jakiś kot? Nie, to normalny bar. Ale domyślam się, że jak wejdę tam ze mną, i zapytam o bladych chłopców, nie wyskoczy kilku. Na pewno ich poznasz, zawsze tam siedzą. Nie przysłuchiwałem się ich transakcjom, mówi wodząc po was wszystkich wzrokiem. Byłem tam, żeby pilnować go, ale... Bladzi chłopcy są bladzi, ze szlachetnymi rysami i lubią się obnosić ze swoim bogactwem. To pomniejsi szlachcice. Szósty syn albo syn z nieprawego łoża, który już nic nie zdobędzie poprzez urodzenie albo swoje żałosne umiejętności, ale lubi się pławić w luksusie, który ma i wykorzystywać go do tego, żeby męczyć innych. Bar mieści się na granicy wyższych rejonów i średniego miasta. Można tam spotkać szlachtę, która szuka mocniejszej zabawy, jak i robotników, którzy chcą zabawić się z czymś mocniejszym niż zwykłe narkotyki. Nie znam szczegółów. Majordomus jest w pomieszczeniu? Nie, wyprowadził. Dobra. Podchodzę do biblioteczki, wyciągam jakąś książkę, wkładam mu ją do ręki. To jest twoja odprawa. Żegnam. Kiwnął głową i nawet nie zająknął się o swoją broń albo godność. Wyszedł, zamykając za sobą drzwi, zostawiając was z czarną kurką. Czy ktoś słuchał za drzwiami? Udają, że nie. Klara. Ale raczej nie słyszeli. Rozmawialiście naprawdę cicho. Podejdź do majordomusa, poproś o ubrania takie, jakie byłoby wypadać nosić szlachcicowi. Cztery komplety. Jeden by pasował na ciebie. Coś się znajdzie. Otwieram, wychodzę. Ty! Oczko. Stoi. Gdzie cztery ja? Komplety gdzie ubrań. Ale to musimy wezwać... Czekaj, robię krok do przodu. Czegoś chyba nie zrozumiałeś. Straż powiadomić o tym, co się stało. Musicie... Zdobył się na odwagę, która zaczęła topnieć, kiedy tylko chwyciłaś go za pały surdutu. Jaki ty jesteś kruchy. Musimy... Gdybym ale chyba uleciało mu z głowy. Chciała. Ale całe twoje szczęście! Klepi go mocno! Teraz chcę cztery komplety ubrań! Odwrócił się bardzo szybko i sprawnie zakrzyknął do dwóch dziewczyn, które jeszcze się tam kręciły, żeby przygotowały ubrania. Poinstruował je, jakie. No. Sam poszedł przygotowywać. Wchodzę na schody, skrzykuję ludzi. Wyszedłeś z tego? Z pokoju. Tak. Bo ja tam jeszcze jestem. Przeszukaj, tak. Jesteś jako jedyny. Wychodzę i skrzykuję ludzi, by podeszli, ponieważ mam im coś do ogłoszenia. Dobra. To tak, Juliusie, jeżeli o to chodzi, to potrzebowałbym, skoro przeszukujesz... Spostrzegawczość? Rzuć na spostrzegawczość. Podstawowo. Wszystkie kwadraty tworzą koło. Jeszcze w głowie masz dziwny szum. Zawsze się wygaszał, nawet po trudnych przesłuchaniach, ale teraz bardzo długo utrzymuje się w głowie i nie pozwala się skupić.
przez chwilę przeglądałeś porozrzucane dokumenty, wyciągałeś książki starym sposobem śledczych, poszukując ukrytych wiadomości. Złapałeś się na tym, że przeglądasz i nie zwracasz uwagi na to, co przeglądasz, otwierając, kartkując i wkładając z powrotem na swoje miejsce. Twoja uwaga bardziej zwracała się ku ciążącej ci w kieszeni kulce, którą zacząłeś się mimowolnie bawić, i ku krwi, która jest wszędzie, na twoich kolanach, twoich rękach. Zebrałeś się w sobie i zacząłeś szukać dalej. Ale ty zebrałeś w tym czasie wszystkich, którzy nie są zaangażowani w szukanie wam ubrań. To 7 osób. Proszę, by przynieśli mi jakiegoś datapada zwykłego, najzwyklejszego, który ma funkcję zapisu głosowego. Przy wszystkich mówię, co się wydarzyło, podaję swój numer odznaki, informacji, że jestem adeptus arbitratus, pokazuję wszystkim odznakę w razie czego, żeby wątpili, i informuję, żeby za 2 dni zgłosili do najbliższego posterunku. A procedura już została rozpoczęta. Jaka jest wersja śmierci? Zakrztuszenie. Dobra. I informuję, że służba udzieliła wszelkiej pomocy, należna jest jej sowita odprawa, gdyż takie były ostatnie słowa Lansa. I Lans nie zostawił żadnych dziedziców. Nie. Nie. I prosi, by reszta jego majątku po odliczeniu odpraw została przekazana dla sług Imperatora w postaci Adeptus Arbitrates w Dezoleum. W takich wypadkach bardzo często znajdują się członkowie rodziny, ciotka z 7 pokolenia z planety Ceryx Magnus, która przypomni sobie za 10 lat o tym, że miała Lansa w rodzinie.